Czy pracownik, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, ma prawo do odprawy pieniężnej? Zgodnie z artykułem 55 paragraf 1 prim, pracownik, który rozwiąże umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, ma prawo do roszczenia odszkodowawczego. Odszkodowanie jednak nie przysługuje w momencie, gdy pracownik rozwiąże umowę ze względu na szkodliwe warunki pracy. Artykuł 55, paragraf 1. Odprawa przysługuje pracownikowi w sytuacji, kiedy do rozwiązania umowy doszło z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych. W niektórych przypadkach jednak odszkodowanie czy wypłata odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracowników nie wyklucza żądania również odprawy. Potwierdza to wyrok sądu 3 PZP 4/15. Wypłata tych świadczeń nie będzie zdublowana z uwagi na ich różny charakter. Odprawa ma charakter rekompensaty na zakończenie stosunku pracy, natomiast odszkodowanie ma charakter zadośćuczynienia z powodu naruszenia prawa.